Ratusz podpisał w tym tygodniu dwie ważne i długo oczekiwane umowy z wykonawcami. Pierwsza na budowę drogi przy ulicy Krzywulka, druga przy ulicy Klonowej. Prace rozpoczną się lada chwila. Szczególnie długo trwały przygotowania do budowy ulicy Krzywulka oraz ustalanie jej przebiegu. Wzdłuż ulicy Krzywulka istnieje już bardzo gęsta zabudowa domów jednorodzinnych, dlatego też konieczne było podejście do wielu przypadków indywidualnie, żeby ta droga przebiegała w taki sposób, by jak najmniej ingerowała w nieruchomości osób mieszkających przy niej. Po tych uzgodnieniach, po serii konsultacji udało się wypracować model przebiegu tej drogi i taki model został zaprojektowany przez projektanta. Kwota, jaką otrzyma wykonawca dwukilometrowego odcinka drogi, to 5 700 000 zł. Mieszkańcy Krzywulki do chwili zakończenia prac muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Ale po tym roku będą już korzystali z wyasfaltowanej drogi, ze ścieżki rowerowej, chodników, oświetlenie i oczywiście wszelkie możliwe sieci sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne, które będą w tej drodze wybudowane. Nowoczesna, duża, nowa droga, która powstanie w naszym mieście do końca maja przyszłego roku. Z utrudnieniami w ruchu muszą liczyć się też mieszkańcy ulicy Klonowej. Przypomnę, że ulica Klonowa to zwycięski projekt wśród dużych projektów suwalskiego budżetu obywatelskiego na ten rok. Właśnie została podpisana umowa na jej realizację. Wygrała tutaj firma Rembut za kwotę blisko 1 300 000 zł. Inwestycje postanowiliśmy rozłożyć na 2 lata, czyli rozpocznie się ona jeszcze w tym roku, a zakończy się w czerwcu roku przyszłego. Klonowa przejdzie całkowitą modernizację na odcinku od ronda z ulicą Różaną aż do szkoły podstawowej. Wzdłuż ulicy pojawią się miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, chodniki oraz oświetlenie.